suwalski samorząd, o czym doskonale wiemy, otrzymał imponujące 10 milionów złotych na budowę pasa startowego i jeszcze bardziej imponujące 59 milionów na modernizację dróg. I nie są to jedyne pieniądze, jakie zasilą miejskie konto. Z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego sfinansowane zostaną m.in. termomodernizacje szkół. O tym, iż istnieje taka możliwość, już pisaliśmy. Jednak klamka zapadła dopiero teraz. Prezydent Czesław Renkiewicz podpisał umowę z Anną Naszkiewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego. Zgodnie z oczekiwaniami miasto otrzyma z RPO ponad 4 600 000 zł. Od siebie dołoży około 3 milionów złotych. Całość inwestycji to około 7,5 miliona. Dzięki nim termomodernizacji doczekają się przedszkola numer 1, 2, 5 i 6, budynki zespołu szkół numer 2, szkoła podstawowa numer 9 i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i zakończą w przyszłym. Pierwsze, mające wyłonić wykonawcę przetargi, zostały unieważnione. Miasto ogłosi kolejne z dłuższym niż dotychczas terminem realizacji.